Witamy Was serdecznie na kanale Naszor, dosyć ciekawy odcinek będzie. Ogólnie jest mi serdecznie miło powitać Was wszystkich na tym kanale, gdyż no, będę starał się teraz na pewno troszeczkę więcej nagrywać. Słuchajcie, moi kochani widzowie, ogólnie bardzo fajnie, że jesteście na tym kanale, że ta liczba subskrybentów stale rośnie. Zwiększaliście się tutaj na tym kanale, oglądaliście coraz więcej fajnych filmów, ciekawych filmów. Oczywiście też przez te kilka lat nagrywania, chociaż latami tego nie można nazwać, bo to było nagrane. Później wiadomo, że było nagrywania mniej. To wszystko się wzmacniało, było dosyć fajnie, było ciekawie. Robiliśmy tutaj samochody, no ale dzisiejsza teza, dzisiejszego odcinka ciekawego właśnie dla Was, żeby nieco wiedzy Wam przekazać, bo to też się bardzo właśnie liczy, żebyście tą wiedzę posiadali. Słuchali oczywiście osób, które są z doświadczeniem, a nie takich, co nasłuchali się pewnych rzeczy w internecie i naczytali i później tak naprawdę nie wiedzą, co mają powiedzieć, a plotą głupotę. U nas pleść głupot na pewno nie będziemy. Będzie dużo więcej wiedzy popartej doświadczeniem i przede wszystkim sytuacjami. Ogólnie tak naprawdę, no to zadajcie, ja Wam teraz zadam pytanie, z jakim doładowaniem byście chcieli jeździć? Mówimy tutaj o seryjnych na razie silnikach D16Z6. Powiedzcie mi, to jest 1.6 V SOHC, czyli V na pojedynczym wałku rozrządu, na jednym wałku rozrządu i ten silnik ogólnie można powiedzieć, że ma już no 25 lat na pewno. Niektóre mogą mieć nawet więcej, ale jest to, przyjmujemy wiek około 25 lat tego silnika. Jest to trochę lat, minęło trochę lat na pewno od produkcji tego silnika i jak sami możecie się domyślić, wiedzieć, czy tam sobie, że tak powiem, rozkminiać, myśleć na ten temat. Wygląda to tak, że te silniki tak naprawdę są też nieco niebezpieczne. Pod takim kątem, że no fabrycznie te silniki nie wychodziły z turbodoładowaniem bądź z doładowaniem kompresorem, bądź na przykład jakieś tam mocniejsze jego wersje z podniesionym stopniem sprężania, tak żeby uzyskać oczywiście więcej mocy. Nie było tak. Wychodziło to tak jak wychodziło, a tak naprawdę tą gałęzią motoryzacji, jaką jest tuning, my nieco zmniejszamy wytrzymałość i odporność przede wszystkim tego silnika na naszą jazdę, tak? I tym samym jego komponenty, jego podzespoły, typu na przykład no, panewki, pierścienie, tłoki, korbowody, wszystko następuje o wiele szybciej. Co następuje? Zużycie tych wszystkich elementów mechanicznych silnika. Wiecie, ja ogólnie lubię podpierać coś jakimś tam swoim doświadczeniem. Postawmy sobie pytanie, ile możemy dmuchać? To jest taka nasza teza, do której będziemy dawać argumenty za, przeciw i będziemy się rozwijać w tym temacie. Więc ile możemy doładować, ile możemy wytworzyć ciśnienia poprzez właśnie doładowanie tego silnika na taki seryjny, na ten seryjny silnik, ile możemy dać doładowania? Czy to może być 0,8 bar, 0,9 bar? Widzieliście takie filmiki u nas na kanale? Czy to 0,4, 0,3, a może tylko 0,2? Albo po prostu pół bar doładowania na taki silnik. Teraz tak. Już Wam tłumaczę. U mnie w rodzinie jakieś 11 lat temu pojawił się taki Civic przywieziony z Deutschland i z tych Niemiec, jak został sprowadzony tutaj do Polski, miał tam jakieś, powiedzmy, około, wiecie, taki, nie wiem, czy typowy, czy ktoś tak zrobił, czy nie, no ale powiedzmy sobie ten typowy przebieg, tylko że mówię, to było 11 lat temu, więc dosyć dawno. Typowy handlarski przebieg, tam było około 180 tysięcy, czyli wiecie, nie 200, ale blisko 200 tysięcy. Taki przebieg właśnie miało to auto, ten silnik, prawda? I to był powiedzmy jakiś 2009 rok, 2008 przełom, 2009. Jakoś tak. I to auto, to był właśnie oryginalny sedan Civica 5. gena, chyba bodajże z 93 albo 4 roku, nie pamiętam, to było bardzo dawno. I właśnie ten wóz miał dosyć ciekawą akcję i sytuację, ponieważ miał służyć tak naprawdę jako auto do jazdy na co dzień, bo wiecie, 4 drzwi, tak? U nas właśnie też rodzina jest troszeczkę większa, no taka w sumie standardowa polska rodzina, że dwójka dzieci, rodzice, tak? Z tym autem sobie, że tak powiem, podróżowaliśmy tak normalnie na co dzień w odwiedziny do rodziny. No i wiecie, tak to leciało tym samochodem, jeździliśmy sobie tu, tam, no co, no siłą rzeczy, zobaczcie, auto tak naprawdę, powiedzmy sobie, że miało te 93 rok, żeby jakoś tam to po prostu sobie wszystko policzyć. Auto z 93 roku, w 2009 roku, czyli 14 lat
od produkcji tego samochodu, dobrze mówię, 93 plus, nie, 16 lat. W 2009 roku, czyli 16 lat od produkcji tego samochodu, miało już około tam 180 tysięcy przebiegów. Taki silnik. 16 lat silnik i 180 tysięcy przebiegów. Teraz powiedzmy, mamy ten rok 2020, no i nie ma co ukrywać. Sami dobrze wiecie, że D16Z6, V-tek na jednym wałku, D-seria, silnik z serii D. Tych silników ogólnie nie ma. 124 konie mocy, są albo zużyte, albo gdzieś rzadko spotykane, albo gdzieś na części, albo same bloki, albo gdzieś tam układ korbowo-tłokowy leży z tego silnika i tak dalej. Po prostu tego tak naprawdę nie ma. To już jest taką naprawdę rzadkością, żeby spotkać coś w bardzo dobrym stanie, właśnie coś, co ma spore lata i tak dalej. I teraz zobacz. Dobre pytanie tutaj właśnie się pojawia, ile możemy dmuchać do ładowania na taki silnik. Tak szczerze, z doświadczenia wiemy, że one wytrzymują te 0,8 bara, nierozkładane silniki, jeżeli są tak naprawdę w perfekcyjnym stanie. Ale teraz sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy na pewno znajdziecie taki silnik gdzieś tam w automacie, gdzieś tam w jakimś tam powiedzmy zakątku Polski, gdzie dziadek jeździ takim autem do kościoła, czy tam na zakupy, do sklepu, wyjeżdża w niedzielę i czy tak naprawdę jesteście w stanie znaleźć taki samochód. No ja podejrzewam, że tak naprawdę to już jest rzadkość, więc takie rzeczy myślę, że raczej nie opłaca się bawić, no bo to jest dosyć ciężkie. Wiecie, skrzynia automat gdzieś tam zawsze pozwala na to, że ten silnik nie jest tak mocno przygotowany. Nawet jak ktoś mu depta, z reguły ten automat te biegi przerzuca, wiecie, dużo szybciej i nie haczy się tak długo o tak zwaną odcinkę. Chociaż wiemy sami dobrze, że te Hondy, one znoszą odcinkę, a nawet czasami ją lubią, tylko sami wiecie, jak to jest. Siedzi tutaj w głowie dużo właśnie waszych pomysłów, w waszych głowach też coś tam się tak naprawdę rodzi, ale no nie wolno tego robić, no bo przekatujecie samochody później tak naprawdę nie będą działały. Trzymanie na odcince no nie jest zdrowe, czasami jest to fajne, czasami ten samochód to lubi, wręcz można wtedy sprawdzić, jaką ma kondycję, czy tego dyma puszcza tak zwanego, jak zawsze się śmiejecie i mówicie, no dawaj tam do odcinki, zobaczymy, czy dyma puszcza, tak? Ale to może być tylko taka jednorazowa akcja, jednorazowy strzał sprawdzenia, a nie trzymanie tego. Także słuchajcie, to pytanie jest dosyć ciekawe, do którego tutaj się rozwijamy w tym odcinku, ponieważ właśnie niesie ze sobą duże takie konsekwencje myślowe. Czyli jeżeli wy właśnie planujecie tuning swojego auta, jakieś tam 30-40 koni, szukacie jakiegoś tam osprzętu silnika, jakiejś tam przepustnicy większej, kolektora rozwierconego, wiecie, jakiegoś aftermarketa tańszego, chińskiego, bo oczywiście skank też jest drogi, a płacicie za skanka 1000 zł, tyle co za jakiś gdzieś tam swap tańszej jakości, kondycji mniejszej, właśnie te same pieniądze, no to tak trochę ludziom się nie chce, sam to też rozumiem, co wydać mniej pieniędzy, znaleźć coś konkretnego i trochę ten silnik odblokować. Gdzieś tam przejść, przerobić komputer, przejść na OBD1, wystroić to sobie, mieć przykładowo, nie wiem, powiedzmy 150 koni z takiego D16Z6, bo naprawdę bardzo dużo powietrza zostało do niego doprowadzone, zrobiona głowica i tak dalej, żeby to powietrze też miało ręce i nogi, żeby można było to wykorzystać, a nie tylko dać dolot parówę i oczekiwać mocy, bo tak oczywiście się nie da, tak nie będzie i pamiętajcie, że tak moc nie działa. Czasami nawet seryjny dolot z dobrym powietrzem będzie dużo lepszy niż tak zwana parówa. No ale czasami też się ją stawia, daje też dla dźwięku, no i na pewno coś poprawi. Na pewno nie będzie tak, że wsadzicie parówę, to zabierze wam 3 konia, albo zostawi moc taką samą. Jakieś 3 do 5 na pewno doda, ale więcej nie ma co tutaj tak naprawdę szukać. Wracamy tak naprawdę do tematu doładowania, czyli do głównego tematu, który tak naprawdę czeka was tutaj. Teraz tak, ten silnik w 2009 roku już ma taki przebieg, a jest 16-letni. Teraz ja, zobaczcie, mam UFO w wersji Typer z 2007 roku, ma 13 lat i już ma na przykład 230 tysięcy, z czego ja sam zrobiłem tam około 40 tysięcy przebiegu tym samochodem. Jestem zadowolony, jest to oczywiście nowszego typu silnik, bardziej to znosi, jest pewnie bardziej odporny, bardziej wytrzymały, bo jak sami widzicie, na komponenty tego silnika składały się pewnie troszeczkę inne materiały, trochę bardziej wytrzymałe. Ten silnik na pewno jest też pojemności większy, więc karbowody i tak dalej będą bardziej odporne na większe ciśnienie, chociaż wiemy, że CR takiej kaserii jest dosyć wysoki i tam nie da się dużo napompować, można jak najbardziej, trzeba też to dobrze wystroić, mieć dobre do tego paliwo i da się jeździć na wyższym doładowaniu, ale u nas w Polsce, żeby to było realne, żeby to było ok, żeby tam się nie martwić, nie przejmować, takie 0,4 bar do pół bara może być na pewno bezpieczne, gdzie wtedy możecie nawet osiągnąć z takiej kaserii 400 koni, tylko
tak jak mówię, to nie ten odcinek, ale chciałem Wam dać porównanie, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną, ciekawą zależność. Że nowszego typu silnik już przy 13 latach ma właśnie taki wysoki przebieg, czyli ma ponad 200 tysięcy przebiegów. A teraz przykładowo właśnie tamten motor, który przy 16 latach miał te 180-190, tak jak Wam powiedziałem, typowo handlerski przebieg, też do końca nie wierzę, powiedzmy, że miał 200. To teraz dodajmy jeszcze te 11 lat, tak, do tego pułapu, który tam osiągnęliśmy wcześniej, to mamy 16 plus 11, mamy 27 lat. Dlatego ja właśnie jestem zwolennikiem tego, żeby nie ładować dużo w te silniki, które są seryjne, czyli nie są odprężone, nie są zmieniane, nie są przygotowane przez firmy, które profesjonalnie zajmują się silnikami tu, czyt, dziak, gdzie można ten motor oddać w bezpieczne ręce, powiedzieć, czego się oczekuje, jak ten motor ma być przygotowany, co chcemy tak naprawdę tam w tym silniku zrobić i wtedy dokładnie, konkretnie się tym zająć i wtedy możemy nawet pompować i 1,5 bara w taki motor i nic się, że tak powiem, mu nie stanie. Nawet jak damy jeszcze nowe tuleje, to w ogóle ładowanie jest bezpieczne. Tak naprawdę powiem Wam, jak to według mnie wygląda. Ja tutaj nie przeładowywałbym takiego silnika, ładowałbym tylko do 1,5 bara, chociaż sami doskonale wiecie, że w te silniki pompowałem 0,9, 0,7, 0,6, 0,4, 0,3, ile tak naprawdę tam się dało, to można. I tak jak wspomniałem, do 1 bara też by można było na ten silnik załadować. No i taki D16Z6 tak naprawdę może coś takiego wytrzymać, ponieważ dokładając te 11 lat tego przebiegu drugiego, mamy 27 lat. Przez 27 lat ten silnik może mieć i 300, i 400, i 280, a może mieć też 150, a może mieć też tak naprawdę, nie wiem, i z 500 000 kilometrów, tego też tak naprawdę nie wiemy. No i słuchajcie mnie uważnie, ja oczywiście nie chciałbym czegoś takiego, że ładujecie po 0,8 bara i ciskacie, patrzcie. Ja Wam wytłumaczę taką jedną rzecz. Ten silnik na pewno wytrzyma takie doładowanie i to bezproblemowo. Tylko musicie wszystko kontrolować. Takie temperatury jak temperatura układu chłodzenia, temperatura powietrza w układzie dorotorym, temperatura spalin. Przy oczywiście silniku właśnie turbo doładowanym jest bardzo ważna przede wszystkim. I tak samo najważniejsza też temperatura, jedna z najważniejszych to temperatura oleju. Żeby ten olej nie zaczął się gotować, bąbelkować i żeby ten olej też nie wytworzył Wam detonacyjnego spalania w silniku, ponieważ będzie tak taką wodą, że on sobie tak naprawdę dostanie się do tej komory spalania, czy tam też zajedzie turbo i tak dalej. Te turbo psiknie tego oleju na wydech i będzie biela, tak? Że podpieramy się jakimiś gdzieś tam internetowymi teoriami, że gdzieś ktoś tak naprawdę sobie doładował ten silnik trochę więcej, przeżyło mu to i tak dalej, a robił to oszczędnie, wszystko sprawdzał, wszystko patrzył, wiecie, i to mu trochę lat pojeździło, załóżmy monitorujecie jakieś tam niszowe kanały amerykańskie i widzicie, że załóżmy jakiś tam chłopak sobie zrobił turbo, bo gdzieś tam to przestroił, fajnie mu to zrobili w jakimś warsztacie tam w Ameryce, tak? No i jednocześnie właśnie chwali się tym samochodem, że już jeździ nim rok czasu. Nie wiecie też na przykład, jak on ten wóz użytkuje. Na pewno nie trzyma full buta, bo ta wasza ceglanka na prawej stopie jest niesamowita czasami. Po prostu jest przydeptana na podłogi i tak naprawdę dzieje się co chce. Jedziecie, załóżmy, na autostradzie, nie wiem, 200 na godzinę cały czas piątym biegiem i trzymacie tak i cały czas jest doładowanie, na przykład 0,7 bar, 0,8 bar na silnik, cały czas to trzyma. Wiecie, to nie na taki stary silnik Hondy. Chcecie, to też zobaczcie sobie sami na inne kanały, które prowadzą motoryzację w Polsce, a dokładniej gałąź motoryzacji typu tuningi też to nagrywają, doładowują jakieś tam fabryczne, seryjne silniki, które nie są odprężane i tak dalej, gdzie zaznaczam zawsze też trzeba to robić i trzeba sobie sygnalizować i być, że tak powiem, troszeczkę krok do przodu. Czyli odprężyć ten motor, wyjść troszeczkę, tak jak powiedziałem, powtarzam to jeszcze raz, krok do przodu, przygotować go, wzmocnić go i tak dalej. Tak to powinno być robione, to wtedy te silniki wytrzymują, można sobie tam go potrzymać na tym boście, nie ma żadnego problemu. Ale tak jak Wam mówię, moim zdaniem tak naprawdę bezpieczne doładowanie to jest właśnie D16Z6 tego silnika, 1,6 na jednym wałku rozrządu, to około 124 konie, bo wiadomo, tam były różne moce, różne wersje. To jest takie do 1,5 bara. To jest takie moje skromne zdanie. Wasze może być inne. Możecie się Waszym zdaniem podzielić tak naprawdę w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jakie macie też doświadczenia. Być może ładowaliście trochę więcej i tak dalej. 0,7, 0,8. Tu nie ma żadnego problemu, bo ja z własnego doświadczenia to jest 0,9 ładowałem na takie silniki. Na D16Y7 ładowaliśmy prawie 1 bar do ładowania, gdzie te silniki właśnie mówią, że nie, tam nie ładuj. Jeszcze na D16Z6 to okej. Ale tutaj na Y7 po co? Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej potrzeby, nie, po co? A ładowane było. I te silniki żyły i robiły po na przykład 3 lata jakiegoś tam większego przebiegu i tak dalej, ale były tam na przykład zatarte przez głupotę, właśnie przez olej, przez brak jakiejś tam kontroli tych temperatur i tak dalej. Więc to też jest dosyć ważne. Ale
co chodzi o czas, który teraz jest. Który teraz mamy rok, jakie mamy auta, jakie mamy wozy, jakie mamy stare silniki, co tam się z nimi dzieje. To tak jak Wam mówię, moim zdaniem takie bezpieczne doładowanie to jest pół bara. To jest taka moja teoria, czyli moja odpowiedź na tą tezę, ile powinniśmy dmuchać na fabryczny silnik. To jest doładowanie do pół bara. Może być 0,3, może być 0,4, może być pół. Tak naprawdę pewnie przez większą część odcinka zastanawiacie się, czemu ten laptop tutaj stoi, ta woda, to wiadomo, ale czemu laptop tutaj czeka na Was? Ja już Wam mówię, czemu. Bo chcę Wam coś pokazać z ostatnich właśnie takich moich ciekawostek. Bo teraz Was na pewno interesuje coś innego, bo no dobrze, nasz stwierdził, że te pół bara to jest tak bezpiecznie. Czy się z nim zgodzić, czy nie, to jest Wasze zdanie. Ja do Waszego zdania nic nie mam. Ja tylko przedstawiam swoje na bazie swoich doświadczeń i tak dalej. Wiem, że można ładować więcej. Ładowałem więcej, jeździło to. Teraz ładuję mniej. Wiadomo. Czas leci, życie się zmienia. Silniki też się zmieniają, wiecie. Ale na fabrykę myślę, że takie doładowanie by było akurat. Teraz jeszcze chciałbym Wam dopowiedzieć moje ciekawe zdanie, bo powiedziałem Wam, że te pół bar. Stwierdzacie, że dobra, okej, to w 80% się z nim zgadzam, ma rację co do tego przebiegu, co do tak naprawdę niewiadomego stanu tego silnika. No co, odkręcę, sprawdzę te panewki, odkręcę miskę, coś tam popatrzę, no niby będzie okej i tak dalej. Ale no nie czuję tego korbowodu, nie trzymam go w ręce, nie rozebrałem całego silnika, nie wiem jak to jest. A teraz też silnik rozebrany z fabryki, złożone już przez Ciebie, te same części, wszystko to samo włożone, tak, to już tak nie do końca jest te fabryczne złożenie, co kiedyś został złożony w, no te 20 ileś tam lat temu, więc to też niekoniecznie będzie dobrze wpływało, jakby sobie taki silnik rozbierzecie, żeby na niego popatrzeć. Ten materiał na pewno się zużywa, więc raczej takich rzeczy bym nie robił. Jakbym rozbierał silnik, no to okej, w celu diagnozy i sprawdzenia go, ale już wymiany tych wszystkich części na nowe. Tak naprawdę zużycie panewek też ma mega znaczenie na doładowanie silnika, bo też ten silnik na pewno się przyspieszy w tym zadaniu. Ja Wam powiem tak szczerze, jak to wygląda w tych czasach. Pół bara ładować na ten silnik wystarczająco. I teraz najważniejsze, co się dla Was liczy, przy tym zdaniu, przy tym wszystkim, co powiedziałem, to jest tak naprawdę moc. Bo Wy oczekujecie ciekawej mocy z tego właśnie auta. Powiem Wam tak, przy doładowaniu osiągany w maksymalnym wychyleniu, w tak zwanym piku, największy moment, największe doładowanie, przy największym tam punkcie po prostu szczytowym, to jest właśnie te pół bar. Ale ogólnie trzyma troszeczkę mniej, bo tam ma 0,4, 0,3. Niestety nie mieliśmy, bo hamowaliśmy to auto na hamowni takiej drogowej. Nie było jak tego auto rozpędzić tam na czwartym biegu, żeby to doładowanie było większe. Więc niestety to doładowanie wyglądało tak, że miało tam od 0,3 do pół i później tak do 0,4 spadało. Więc powiem Wam szczerze, na takim doładowaniu, czyli powiedzmy sobie 0,4 bara, silnik D16Z6 generuje 186 koni. I mógłby mieć nawet trochę więcej. Więc mocowo właśnie chciałbym Wam to przedstawić w ten sposób. Tak to wygląda do, czyli mamy doładowanie do pół bara. Czyli jest mniejsze, ale nie jest większe. I przy takim doładowaniu macie 186 koni. To sami widzicie teraz właśnie na wykresie. No i właśnie wracamy teraz przy tej tezie. Znacie już doładowanie, znacie moje zdanie, Wasze też znacie, sami wiecie co o tym myśleć. I przechodzimy do tego laptopa, który właśnie jest tu dla Was przygotowany i na który na pewno czekacie. Zobaczcie, z ostatniego właśnie takiego ciekawego pomiaru, bo zdecydowałem się właśnie przez to strojenie i przez ten pomiar mocy, to zdecydowałem się właśnie na ten odcinek, żebyście sobie pogawędzili, pogadali, zobaczyli w komentarzach, o co tak naprawdę chodzi, żebyście po prostu przemyśleli ten temat, to właśnie przez to ten materiał powstaje. Ja już Wam mówię, o co chodzi. Odpalony mamy tutaj nasz program, program Chrome z mapą właśnie i mamy tutaj taki przejazd, prawda? Mamy kilka zalogowanych właśnie takich podstawowych danych, jak tak jak tutaj widać, obroty silnika, czas otwarcia wtryskiwacza, kąt wyprzedzenia zapłonu, otwarcie przepustnicy, ciśnienie do ładowania. No i mamy też temperaturę powietrza, temperaturę układu chłodzenia. No a temperatury te dwie, o których Wam też wcześniej wspominałem, są na zegarze zewnętrznym, więc tutaj w tym programie ich nie ma. I mamy tutaj pewien przejazd. Zobaczcie, ja teraz sobie to śledzę, jak to wygląda. Mamy otwartą przepustnicę na 8%. Już mamy otwartą przepustnicę na 100%. Ja teraz będę klikał troszeczkę wolniej. Już mamy doładowanie przy 5000 obrotów. Jeszcze nie mamy naszego VTK, ale mamy już doładowanie 6,5 psi. Nasz VTK się załącza. Tutaj akurat z tego, co kojarzę, właśnie to był drugi bieg.
Teraz mamy doładowanie, nawet w szczycie pokazało 7,3 psi, czyli od 6,9 przez 7,2 do 7,3 psi. No i tutaj już nam te doładowanie spadło. Teraz zmiana biegu, wracamy na kolejny bieg, czyli już bodajże trójkę i sami widzicie, że to ciśnienie doładowania już jest większe. Przy zmianie biegu zobaczcie, że już wchodzi na 7,6 psi, 7,5, 7,8, nawet 7,9 miało w pewnym momencie. To też się bardzo właśnie liczy. I to były właśnie obroty rzędu tam 6000, 6,5 i tak dalej. Tu był gaz lekko odpuszczony, no i wtedy nam te obroty wróciły. No i teraz słuchajcie, czyli maksymalne wychylenie, tak jak Wam powiedziałem, to było te 7,9 psi, tylko wiadomo, że też te z czujnika brane właśnie tutaj z komputera nie do końca też może pokrywać się z prawdą. Bo może to być jakiś lekki skok napięcia, a załóżmy cały czas 7,5 PSI, te doładowanie było i się trzymało właśnie w tej granicy. Więc słuchajcie, dla mnie to jest bardzo ważne. Ogólnie w tym programie, w tej mapie ograniczenie właśnie ciśnienia doładowania wynosiło takie zabezpieczenie komputerowe 8,9 psi, żeby tam powyżej tego 0,65 bara nie przeładowało. I słuchajcie, dla mnie tak naprawdę to jest bardzo ważne. Wtedy macie bezpieczne doładowanie tego silnika. Nie boicie się, że ten silnik jest obciążony, czy jest na przykład zbyt mocno doładowany, czy może przeładować i tak dalej, bo macie pewne ograniczenie. Ciśnienie doładowania wynosiło w szczycie te 7,9 psi, ale sami widzieliście, że to był taki skok i zaraz wróciło na 7,5. To przyjmujemy, że maksymalne było 7,5, czyli 0,51 bara. Więc to nie jest wcale jakoś mega dużo, też nie jest mało, bo to jest też szczytowe doładowanie. Później wiadomo spadało, tam trzymało 7,1, tam później spadało do 6,8, czyli dużo, dużo mniej, bo to jest tam okolice 0,42, 44, 45 bar. Myślę, że całkiem fajnie i też przyzwoity wynik, no bo macie 186 koni właśnie z takiego samochodu. Pamiętajcie teraz, kolejna rzecz, właśnie przy takim doładowaniu, właśnie przy takim silniku, warto jest poprowadzić bardzo dobrze układ dolotowy. Nawet jeżeli macie wyjście do lotu tutaj z turbiny, gdzieś tam przy kolektorze wydechowym i tu jest tak naprawdę mega kumulacja ciepła, to warto jest dać troszeczkę większy interkuler, żeby tuż za interkulerem ta rura była zimna. Powiem Wam szczerze, że właśnie tutaj podczas strojenia, jak sami widzieliście, silnik miał tam temperaturę powietrza maksymalnie 24 stopnie. Miał tam, wiadomo, 18, 19, 17, czyli ten dolot był mega chłodny. No i czujnik dolotu mieliśmy tutaj przy przepustnicy w układzie dolotowym. Więc to też jest bardzo ważne, czyli nie mierzyliśmy gdzieś tu przy kolektorach, gdzieś tu jeszcze ten, tylko przed interkulerem sprawdzamy zasadę działania interkulera, czy ten interkuler też jest wydajny właśnie przy tym samochodzie. Jak widać, bardzo fajnie spisuje się. Więc to też jest ważne. Słuchajcie, ogólnie strojenie auta przebiegło, myślę, że bardzo pomyślnie. Tutaj wszystkie nasze te parametry, nasze jakieś tam zachcianki, nasze jakieś tam rzeczy do spełnienia przy takim samochodzie zostały zrealizowane. Na pewno ten samochód fajnie działa, fajnie jeździ i się spisuje. Także ja myślę, że odcinek dosyć bardzo fajnie poprowadzony, bardzo fajnie przemyślany. Tutaj Wy możecie sobie też pewne elementy tego odcinka przemyśleć, pomyśleć, czy tak naprawdę warto jest też iść tutaj moim tropem, moim tokiem myślenia, uważać na takie silniki, przede wszystkim je sprawdzać. Ja myślę, że tyle, czyli odpowiedź na naszą tezę i postawione argumenty za i przeciw. Teza, ile możemy dmuchać na fabryczny silnik 1.6 na jednym wałku rozrządu. Moja odpowiedź to jest do 0,5 bara i myślę, że takie jest moje zdanie. Ja ładowałem więcej, mogę ładować więcej, ale czy to jest sens? Odpowiedzcie sobie tak naprawdę sami i możecie też odpowiedzieć i napisać coś ciekawego w komentarzu. Ja myślę, żebyście też zostawili kciuka do góry za właśnie taki poprowadzony, ciekawy dosyć materiał, za ciekawe pytanie i za ciekawą odpowiedź. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.